Wiersze. Jakby otwierał się w poezji, dlatego chciałem, żebyś przeczytał taki jego wiersz, do którego też dotarłem. Trzy strowki Trzy strowki Pustynia się w tobie pleni, rzeczami jej nie zaludnisz, i na nic się nie do odmienić. Jest coraz ciężej i trudniej. I zmarli coraz ciężej przychodzą do twego domu, by cię podźwignąć z klęski by ci w nieszczęściu pomóc. Wierszem tym jak jedwabnik osnuje się miękko i szczelnie, lub jako perła z małży otworzy się śmiertelnie. Mietek, Mietek ciągle już chyba przeczuwał, przeczuwał jakby swoją śmierć. Wiesz, co mnie uderzyło bardzo dziwnego? Że w tej tonacji tych wierszy, tak. on jakby paradoksalnie jest bardzo bliski tonacji Broniewskiego. Jakby, tak. jakby czytał ten etyk Broniewskiego, tylko Mietek nie miał tej zaciętości żołnierskiej tak, Broniewskiego, tak, tak. który do samego końca nie poddawał, chociaż to było rozpaczliwe. Mietek jakby tak... Wiedział, że idzie na śmierć, ale szedł twardo. Tak i tak... I, I tak szedł trochę tak spokojnie. Wiedział, że tak się rozpływa. Ja myślę, że on nawet miał takie wrażenie i bardzo mi słuszne, bo ja wierzę, że jego poezja będzie wracała, że rozmywa się również znaczenie tej poezji. A to była nieprawda. Ja o tej bezemności ty czytałeś. Tak. Ja napisałem drugi wiersz o Mietku, mhm. bo kiedy on umarł, mnie nie było w Polsce... Nie byłem na jego pogrzebie, opowiadają, że pogrzeb był bardzo specjalny, bo y, chyba prezydent Gdańska, w każdym razie ktoś ważny, zadecydował, że Mietka się pochowa y, no, na koszt miasta y, w miejscu zasłużonym w Gdańsku, y, na cmentarzu. I wszyscy tak zdecydowali, zaczęli to przygotowywać, i ktoś nagle znający Mietka zwrócił uwagę, że w jakimś takim swoim testamencie czy w jakimś takim wywiadzie powiedział, że on by chciał być pochowany tam na, na, kurpiach. na, na kurpiach, na ziemi kurpiowskiej I tu ciekawe, że zmienił, jak pisze, chyba że kiedyś pisze, zmieniono wszystko, mhm. prezydent dał autobusy, pojechali do Dzbanina i tam był chowany Mietek, ale ten pogrzeb był niesamowity, ponieważ przyszły kobiety, które śpiewały prastare, żałobne pieśni kurpiowskie. A te pieśni są niezwykłe, przenikliwe, bo są jakby sprawie, z prawiecza z takim załamaniem zawsze frazy na końcu. I co więcej, pogrzeb kurpioski jest straszliwie, powiedziałbym, brutalny wobec śmierci. To znaczy, wspominamy, śpiewamy, i jak jest pochowany, to już koniec sprawy. Tak, no Żakiewicz właśnie pisze. Mietek leżał w otwartej trumnie. Odmieniony nie do poznania. Podobny był do wysuszonego wiejskiego świątka. Jedynym znakiem tożsamości było drewno protezy ręki. Ale przeczytaj ten wiersz. O... No i potem tak jakoś napisałem, wrócił do mnie, tak. Właśnie wtedy. Pamiętaj się o tych zębach, które on wyłuskiwał w skorbucie. Zęby z gęby wypadały jak wiersze. A więc kąsał z krwawionym dziąsłem. Jeszcze był poetą, ale serce nie chciał w nim życia trącać. Gasły pieśni, choć na jedną strunę ułożone. Cóż, nienastrojone, zupełnie niedobrony, co chciał wyszeptać. No, liche, a może własne. Tylko za ciche. Choćby się ucho do serca przykładał z pilnością, nic nie słychać. Nawet pustki pożałości, wspomnienia po imieniu. Jeśli biło jego serce, czemu z taką siłą, że nie było go? Naprawdę nie było. A czy był dla kogoś innego, nie wiemy. Jezioro lusterka. Przykładali do jego oddechu Ani tchu Ale on się uśmiechał Co widział Czy się nabijał z nas Czy żałował Niejasne Może po prostu Nas mijał bezzębnie Jak zwykle Właśnie Pięknie napisałeś, ziomietku Od razu widzimy tą jego postać Ja też trafiłem Na takie Wspomnienie Macieja sztora, który troszkę pisał właśnie o poezji Czychowskiego, no i porównywał ją tutaj z jednej strony, to już mówiliśmy, do, do Norwida, e, wskazywał na jej związki z plastyką, i wspominał właśnie ten swój wykład, i nagle przerwał mu e, jakiś fan e, wielbiciel twórczości czychowskiego wstał i powiedział: proszę pana, to wszystko bzdura. Chodzi o to, żeby czuć żeby kochać te wiersze. I podobno najczęściej yy, ów wielbiciel yy, recytował jeden z wierszy Czechoskiego: palenie w piecu. No właśnie. Wszyscy mówią, że to najbardziej popularny wiersz yy, czychowskiego, tym bardziej, tym bardziej yy, czuję odpowiedzialność na swoich barkach, bo postanowiłem ten wiersz wyśpiewać. No, bo nie jest śpiewanie. Ja tu pisałem tak. też, że wiersze Czychowskiego były jakby do zaśpiewania. Nie wszystkie, ale, ale, ale rzeczywiście nie. trochę trochę było. I może, może tego Czychowskiego trzeba troszkę wygrzebać, z no. tego zapomnienia. Ja to, jakby, to jest mój jakby obowiązek. Coś rzucam z pamięci, pozwalając dalej temu istnieć. No zobaczymy, jak to zabrzmi. Palenie w piecu. Zbierałem rozrzucone, rozrzuciłem obumarłe. Ile trzeba się natrudzić, żeby zlepić z prochu w garnek. Garnek w domu rzecz potrzebna, namiot pszczeli gorczyce. Siedzę teraz w piecu, palę i u ręki, palce liczę. Liczyć palce rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna liczyć palce rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna. Napisałem list do matki, jakbym z kwiatu otrząsł jabłoń. W głowie mi zakołowało tak wysoko i bezdomnie. I upadłem twarzą na dno, żółty mnie podziobał dzwoniec. I upadłem twarzą na dno, żółty mnie podziobał dzwoniec. Upaść na dno, rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna. Upaść na dno, rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna. Drogi mi się zagubiły, jakby wszystkie z wiatru były. Obróciłem się na wiatr. Jakie drogi, taki świat. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. No, nie mieć drogi, rzecz okrutna. Tak myślałem, jakby to przyjął Cichowski? Mietek. tak. I wiesz, ja myślę, że on by powiedział ci... Jeszcze, jeszcze, zaśpiewa jeszcze <laughs> raz <laughs> No może trzeba będzie to zaśpiewać jeszcze raz e, Mamy nadzieję, drodzy Państwo, że, że zapis tej audycji ukaże się w, w książce No i będzie też płyta, gdzie będziesz czytał wiersze poświęcone Trzychowskiemu tak? Między innymi różnym poetom, o których mówimy A ja będę śpiewał te wiersze i... W, odgrzebywał je. Z, no, może to spowoduje, bo o co nam tego. chodzi? Ja załatwiam pewnego rodzaju swoje wyrzuty sumienia, bo mówię o kolegach, z których lubiłem, którzy mnie lubili, ale gdzieś żeśmy się wzajemnie pogubili, i próbuję ich znaleźć, bo naprawdę szkoda, niektórzy się jakby zgubili tak, że trzeba ich wyciągnąć jak mietka, żeby po prostu zaistnieli w nas. Dokładnie. Wiesz Ernestie, ja tak sobie myślę jeszcze, żeby na koniec przeczytać taki jeden z ciekawych wierszy Mietka. Tutaj mam go dla ciebie, bo on dokładnie pokazuje jego życiową filozofię. Tak przynajmniej postrzegam ten wiersz i i, I myślę, że ty go najpiękniej przeczytasz. Wiersz pod tytułem Gracz. Ale tu ja patrzę, ty sobie odbiłeś, jest jeszcze Mietek, tu fotografia jego, jest fotografia już takiego ze średniego no tak, a tu, życia. To, a, już, a tu jest już starszy. Tu, to, o czym mówiliśmy, to tak. już jest w ogóle starszy. Tu jest lekko taki napuchnięty, ale jeszcze, jeszcze... I pisze tak. Stoisz na spalonym, nie grasz. Wszyscy przegrywają ci z kości, mięsa, drewna, z metali szlachetnych. Ci, co grają naprawdę i żartem, ci, co siedzą cicho na rozpalonych węglach, ci, co się liturgicznie modlą, i ci, co przeklinają nieliturgicznie, ci, co wieszają psy na wszystkich świętych, i ci, co psy zdejmują, by mogły szczekać swobodnie. Stoisz na spalonym, nie grasz, grasz ze sobą o największą stawkę. Myślę, że tą stawką była w gruncie rzeczy poezja. I prawda tej poezji. To w przypadku Czychowskiego na pewno, ale jak sobie myślę, to takie przesłanie też dla nas, że grasz o najwyższą stawkę, grasz o swoje życie. No właśnie. Bo poezja to życie. Chociaż stoisz na spalonym to bardzo to typowiek nabijemy, co to znać na spalonym na boisku, tak. ale jednocześnie grasz, chociaż jesteś wyłączony ze strzelania goli? Nie? Bo to tak należy tą metaforę tłumaczyć. No nawet jak szedisz, nie będą uznane. W tym jest to bycie nastawiony. Ale, tak, ale ciągle grać możesz i w tym jest nadzieja. I z tą nadzieją państwo chcemy, Państwa chcemy zostawić, jednocześnie e, namówić, nakłonić do tego, aby poszukać tych pięknych wierszy Mieczysława Czychowskiego. Żegnamy się, dziękujemy za uwagę, zapraszamy na kolejne duchy poetów. Będziemy rozmawiać o Słenie Czechorowskim. Tak, chyba o Słenie Czechorowskim. Też bardzo dziwnym poecie, a dla mnie ważnym. Dziękuję, Ernest. Marcin Styczeń. Do usłyszenia.